to, co widzicie po przeciwnej stronie, to kolejka ludzi, którzy próbują wjechać do Black Hole Tunnel, który to prowadzi na północną stronę rzeki we wschodnim Londynie. Często zdarza się niestety, że jakieś auto zepsuje się w tym tunelu i to powoduje już całkowity paraliż, tudzież innego rodzaju sytuacje. Nie wiem, co wydarzyło się w tej chwili, ale tunel został zamknięty kompletnie w tym momencie. Ten korek będzie ciągnął się na długie, długie kilometry. Myślę, że to może być nawet 10-15 kilometrów, ponieważ są to poranne godziny szczytu. W tej chwili dochodzi 7 rano. Ja mam to szczęście, że jadę akurat w przeciwną stronę. To będzie już paraliż na dzisiejszy poranek tej części Londynu, bo oczywiście wszystkie dojazdowe drogi, ludzi, którzy próbują dołączyć się do tej głównej trasy, która tu prowadzi do tunelu, będą oczywiście też zakorkowane. Już są w zasadzie, bo widziałem, rozglądając się tu na boki z jednego z wiaduktów. Coś nieprawdopodobnego. Tak jak widzicie, ci ludzie stoją, nie ruszają się w ogóle. A włączyłem kamerę już jakiś czas za tunelem, więc co widzicie, to nie jest cały korek. Fatalna pogoda dzisiaj, mgła, mrzawka i zimna do tego wszystkiego powoduje, że najchętniej spędziłbym ten dzień pod pierzyną. Już zaczyna mi się udzielać od rodowitych Brytyjczyków, którzy nie potrafią o niczym innym rozmawiać jak tylko o pogodzie i trafiku. I co ciekawe, ciągle są zdziwieni tym, że jest taka, a nie inna pogoda, że pada deszcz, lub też tym, że jest trafik. Tak, to jest najlepsze, kiedy pan lub pani mieszkająca tutaj całe życie wsiada do taksówki i po minucie zaczyna jęczeć: och, jaki dzisiaj straszny trafik. Really? Mieszkasz tu od dzisiaj? W Londynie jest zawsze trafik. Zdziwionym należy być wtedy, kiedy go nie ma. Wodę i trochę zieleniny, więc jestem gotowy do dalszej akcji. Jak widzieliście, w Londynie bez problemu można wszędzie dostać majonez kielecki. Ci, co znają, wiedzą, o czym mówię. Oczywiście najlepszy majonez na świecie. Jako urodzony scyzoryk nie wyobrażam sobie życia bez majonezu kieleckiego. Kiedyś nie można było go dostać tak łatwo. No, występował oczywiście czasami w polskich sklepach, chociaż też nie zawsze. Natomiast teraz praktycznie każdy szanujący się supermarket ma w swojej ofercie
duży wybór polskich produktów. No i na szczęście majonez kielecki jest jednym z nich. To bardzo mnie cieszy. Dzień dobry, panie dyrektorze, załoga, witam. Dzień dobry, witam panów. Momencik, bo właśnie wykonuję manewr skrętu wśród zszalałego tłumu. Słuchajcie, panowie, jak tam dzisiaj się miewacie? Żyjemy. Dobrze. Ale co to za życie? Jaka dupa, taki smród, nie dziwi nic. Aha, więc mamy się zachowywać. Nie, pani tutaj jakaś przyszła i nie wiadomo za bardzo o co jej chodzi. Wygrzebała sobie ze śmietnika jakieś pudełka i rzuca nimi gdzieś tu w kółku. A tutaj inne bezdomne śpi. Butem w ogóle, zobacz co ona robi. O, skubana. Rzuca w nim. Zaatakowała go. To psychiczna jest. Dzisiejszy lunch to bagel z jajkiem, baconem oraz wiaderko kawy. Szczerze mówiąc, w tym coffee shopie nawet jak ktoś chce, to nie ma małej. Jest tylko duża. Dzisiaj mamy strajk niektórych linii metra w Londynie. A co się z tym wiąże? To zresztą sytuacja mówi sama za siebie. Tak wygląda większa część miasta dzisiaj. Konkurs trwa.